trenerem, jeżeli będę jest Paweł Janas. Mateusz, numer 29, Jurkowski Adrian. Numer obserwatorem, sędzią. Panie
Krzysztof Markowicz. Przede wszystkim dziękuję swoim zawodnikom za postawę. Po raz trzeci z rzędu wygrywamy na wyjeździe i na pewno to cieszy. Myślę, że z przebiegu meczu byliśmy zespołem lepszym i zasłużenie wygraliśmy. Tak to w tej piłce bywa, że pewno przed sezonem nikt nie spodziewałby się, że my będziemy wygrywać mecze na wyjazdach, a u siebie mamy z tym kłopot. Wierzę w to, że przyjdzie też taki moment, kiedy zaczniemy punktować lepiej na Bukowej. Dziękuję. No, u nas jest teraz odwrotny problem, bo tu trener mówi, że 3 mecze na wyjeździe wygrane, a u siebie ma kłopot. Mamy na razie i u siebie, i na wyjeździe kłopot. Bo jest to nasza trzecia chyba porażka pod rząd. Tracimy bardzo dużo bramek, szukamy ustawienia i w treningu, i w meczu, i zmieniamy, ale na razie wygląda to słabo i sam teraz siedziałem z chłopakami w szatni, trochę żeśmy porozmawiali, następna rozmowa w poniedziałek, to sobie chcemy wszystko zobaczyć, ale na razie wszystko co możliwe wykorzystujemy i takich obrońców, i takich, i różnych, i na razie to nie wygląda dobrze. Zobaczymy, co po tych naszych rozmowach i co następne mecze pokażą. Dziękuję. No to już nie pierwszy mecz tracimy takie bramki i obojętnie z jakim obrona by nie grała ustawieniu. Czy z innymi stoperami, z innymi bocznymi obrońcami. No tu jest, mamy duży problem i sam siedzę nad tym i zastanawiam się, jak tu z tego problemu wyjść. Ale na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiemy, jak to ma wyglądać. Jak już się jest na dnie, to zawsze jest tylko się można odbić, no ale na razie, tak jak powiedziałem, rozmawiamy po dzisiejszym meczu, 3 mecze pod rząd graliśmy, straciliśmy mnóstwo bramek i jest to dla nas wielki problem i tak jak powiedziałem, no, musimy, na początku usiąść i to wszystko poskładać, porozmawiać, a też zobaczyć, jak się niektórzy ludzie wyglądają, bo różnie, w jednym meczu też gra dobrze, na drugim mecz gra słabo. I to tak nierówno jest, że sam nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Na razie zawodnicy ci, co niektórzy co grali w Ekstraklasie, to nie można powiedzieć, że niezdolny grać w pierwszej lidze. To ja mówię, w różnym okresie do nas przychodzili. I nie wszyscy są na jednym poziomie. Niektórzy są 2 tygodnie, niektórzy 3 tygodnie. A tu już jak liga szła. No i nie wszyscy są razy zgrani zespołem, a poza tym ja myślę, że nie wszyscy są tak przygotowani, jak powinni być, jakby przeszli cały okres przygotowawczy. I tu jest największy problem. Są te rotacje w zespole, są to zmiany w składzie, bo jak graliśmy 3 dni pod rząd, co 3 dni mecz, no to z problemem wyglądało to słabo. Jeszcze gorzej pewnie niż dzisiaj.